oczywiście niedosyt, ponieważ w pierwszym dniu, po pierwszym przejeździe wyścigowym miałem stratę do mojego głównego rywala rzędu tam chyba pół sekundy, natomiast w drugim podjeździe no, kolega się spiął i pojechał no, lepiej, no, nie ma się co oszukiwać, szybciej. Natomiast no, w dniu dzisiejszym była szansa, bo tylko między nami po pierwszym podjeździe było 0,02, natomiast no, w drugim podjeździe kolega no, dużo szybciej jednak ode mnie podjechał. No, ja jechałem ile można było pojechać tym samochodem, no, ale jednak było to za mało, żeby zwyciężyć w dniu dzisiejszym. Czyli rozumiem kolejne inwestycje w sprzęt, aby może dogonić? No nie wiem, no, trzeba będzie coś pomyśleć, no tutaj cały czas o tej skrzyni kłowej, no bo jednak coś w tym musi być, że 90% zawodników jeździ na takich skrzyniach. No, miejmy nadzieję, że jak to się wymieni, to ten samochód będzie jeszcze szybszy. Bo teraz no to co on ma? Prędkość maksymalną bardzo wysoką, a to wiadomo, że w górach chodzi o to, żeby on szybko się zbierał. No to tyle, to jakby w kwestii ulepszeń. Ewentualnie jeszcze kolejne ulepszenie, no to będziemy próbowali wyjąć starą instalację, która też podejrzewam trochę waży, więc będziemy szukać kilogramów, no, najtańszy tuning. No. Także dziękujemy bardzo. No, dziękuję również. Ścigał się w BMW E36 z numerem 17, a Rafał Fedorowicz w BMW E46 M3. Gratulujemy panom zwycięstwa i dziękujemy za wspaniałą rywalizację na trasie.